14 czerwca w Muzeum Śląskim rozstrzygnięto konkurs Zielone Pracownie 2019. Dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w naszym województwie powstanie 87 nowoczesnych ekopracowni, a jedna z nich stworzona zostanie na terenie powiatu raciborskiego w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Konkurs Zielone Pracownie to jedno ze sztandarowych działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które realizowane jest na rzecz edukacji ekologicznej. Jego pierwsza edycja miała miejsce 5 lat temu, dlatego tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu było doskonałą okazją do podsumowań. 8,5 miliona złotych przekazane, 250 pracowni. Myślę, że taka okrągła liczba na te pięciolecie pracowni, które udało się dofinansować i przede wszystkim coraz większe zainteresowanie, coraz większe potrzeby w tym zakresie. Konkurs zyskuje na popularności i z roku na rok przybywa placówek oświatowych, które chciałyby unowocześnić swoje sale do nauki przyrody. W tym roku do Katowickiego Funduszu nadesłano 161 projektów, a po burzliwych dyskusjach nagrody przyznano 87 placówkom, w których możliwe będzie ich zrealizowanie. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie przyznajemy dofinansowanie, nagrodę na pomysł tej pracowni. To jest kwota, która może w drugim etapie stanowić wkład własny organu prowadzącego, gminy czy szkoły, która realizuje ten pomysł na wykonanie samej pracowni. Łącznie to dofinansowanie może sięgać ponad 37 000 złotych i jest to taka kwota, która pozwala zdecydowanie zakupić nowoczesne pracownie i wyposażyć te sale lekcyjne, co pokazują już zrealizowane w poprzednich latach pracownie. Wręczenie okolicznościowych promes przyznania dotacji na utworzenie szkolnych ekopracowni odbyło się w tym roku w Muzeum Śląskim. Galę uświetnił występ Szkolnej Orkiestry Dętej Allegretto ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku oraz Wiktorii Trefon, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie. Ponadto dla uczniów przybyłych ze swoimi nauczycielami przygotowano liczne konkursy i warsztaty o tematyce ekologicznej. Przygotowaliśmy gadżety, które są jakby takimi alternatywami dla produktów jednorazowych, czy tam jednorazowych plastikowych produktów, a także przygotowaliśmy kulę do kąpieli, które każdy z uczestników będzie sobie mógł wykonać. Własną kulę do kąpieli z jakimś olejkiem eterycznym i płatkami kwiatów. Na naszym stoisku mogą Państwo zobaczyć okazy zwierząt morskich z Morza Śródziemnego, z Adriatyku, z basenu Morza Śródziemnego, a także kilka okazów z Atlantyku. I to jest jakby ta część zwierząt, które reprezentują okazy, faunę morską. Zarówno są to muszle, jak i stawonogi, kraby. Druga część kolekcji to kolekcja owadów. I są to owady reprezentujące główne, najpospolitsze grupy, czy większość z nich występuje w Polsce. Dwie gablotki dotyczą zagadnień ekologicznych, ponieważ są to gabloty reprezentujące strategie życiowe, jakie owady mogą reprezentować, jakie mogą przyjmować. Mamy tutaj owady, które wyglądają jak owady niebezpieczne, ale są owadami całkowicie niegroźnymi. Przedstawiciele szkół, w których powstaną nowoczesne sale, nie kryją zadowolenia z wyników konkursu. Ekopracownie pozwolą na prowadzenie zajęć w ciekawszy sposób dzięki wykorzystaniu mikroskopów, pomocy naukowych czy preparatów do prowadzenia doświadczeń. Od podstaw budujemy nową ekopracownię, czyli będzie zrobiony dokładny remont kapitalny sali, zmiana oświetlenia, tablica interaktywna przesunięta na inną ścianę, nowe meble, no i przede wszystkim bardzo, bardzo dużo nowych pomocy dydaktycznych, właśnie mających służyć zajęciom w ekopracowni, nie tylko lekcjom w klasach 4-8, ale również ta pracownia będzie wykorzystywana przez najmłodszych naszych uczniów, także będą to zajęcia ekologiczne dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Wizualizacja jest przepiękna, na pewno będzie dużo zieleni, dużo kwiatów. Myślę, że będą miejsca do obserwacji, będą miejsca do wykonania doświadczeń, część laboratoryjna, a więc zapewne będzie to bardzo ciekawe. Dofinansowania przyznawane przez Katowicki Fundusz są także pomocą dla samorządów, które są organami prowadzącymi szkoły. Po raz drugi tutaj startowaliśmy do tego projektu. Bardzo się cieszymy, że udało się nie do 3 razy sztuka, a do 2 razy sztuka. Pozyskano pełną kwotę, czyli 30 000 złotych. Mamy ogromną nadzieję i wiem, że tak będzie, że pomocy dydaktyczne kupione w ramach tej dotacji uatrakcyjnią jak najbardziej lekcje ekologii, biologii, przyrody. Każde środki finansowe, które wpływają do gminy, mają być przeznaczone na poprawę bazy oświatowej. To jest po prostu plus dla budżetu i oddech dla budżetu. Tu nam się udało dzięki pani dyrektor, dzięki osobom ze szkoły, z grona szkolnego, które przygotowały tę pracownię. W zasadzie tę pracownię będziemy realizowali bez wkładu własnego gminy, dlatego że również jesteśmy laureatami pierwszego etapu tego konkursu, czyli konkursu na projekt. W związku z tym dla gminy tym bardziej jest to rzecz bardzo pożyteczna. Gminy i powiaty coraz chętniej dokładają też środków z własnych kieszeni, aby tworząc ekopracownie kompleksowo zmodernizować sale, co pozwoli na wieloletnie eksploatowanie pomieszczeń bez przeprowadzania dodatkowych remontów. Inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska spotyka się z aprobatą władz wojewódzkich, a także środowiska nauczycieli, którzy podkreślają znaczenie nowoczesnych form edukacji. Dzięki tym środkom naprawdę będzie można edukować w różnych aspektach w sposób nowoczesny. Tutaj szkoły się zgłaszały do tego projektu, zgłaszały swoje pomysły, koncepcje. No i bardzo się cieszę, że WUFOZ i prezes Bednarek tak dobrze ten projekt przygotowali. Tyle pracowni zostanie zrealizowanych w naszym województwie. Dzięki temu dzieci będą mogły się uczyć przez przykłady, co jest najciekawsze. No bo w mojej przeszłości niestety tych przykładów było bardzo, bardzo mało. I bardzo się z tego tytułu cieszę jako marszałek województwa, że nasze dzieciaki będą się uczyły w nowoczesnych, ciekawych, interesujących pracowniach z wykorzystaniem pomocy naukowych, które będą tak naprawdę zachęcały do świata nauki. To jest zupełnie inny wymiar edukowania w takich pracowniach. Mamy możliwość wykorzystywania pomocy naukowych w sposób interaktywny, cyfrowy, bardzo ciekawy. To jest zupełnie inny poziom wykształcenia, poznawania i wychowywania niż miało miejsce w moich czasach. Uczeń ma olbrzymie możliwości interaktywne, to się wszystko wpisuje w ich umiejętności, jakby z natury się wpisuje internet, możliwości mobilne w edukowanie młodych ludzi. Działanie Katowickiego Funduszu ma także ogromne znaczenie dla postrzegania naszego województwa. Jesteśmy w takim stereotypie województwa, które jest zadymione, jest środowiskowo zagrożone i myślę, że edukacja ekologiczna, przyrodnicza jest bardzo ważna. Właściwie powinna być priorytetem w naszym województwie. Wyjątkowym w konkursie jest fakt, że każda placówka może stworzyć pracownię na miarę swoich potrzeb, a w tworzenie projektów angażują się zarówno nauczyciele, jak i sami uczniowie. Sami nauczyciele i same dyrekcje po prostu te pracownie kreowały i pewnie rozmawiały ze swoimi podopiecznymi, jak to powinno wyglądać i też mają wiedzę, co jest ciekawe, co jest interesujące i o to chodzi, żeby w taki ciekawy, interesujący sposób, żeby ta wiedza się utrwaliła, tak, żeby ona nie była jakaś sucha wiedza faktów, ale doświadczenia i zrozumienia tych procesów, które wokół nas zachodzą, a są bardzo ciekawe, interesujące, tylko trzeba je pokazać w ciekawy, interesujący sposób, a pracownie będą chyba tylko najlepszym sposobem, żeby tak się stało. Tego typu działania są kluczowe w edukacji przede wszystkim tych najmłodszych osób. Jeżeli one się angażują, podejmują taką inicjatywę, widzą potem efekty takie namacalne w postaci jakby wyposażenia już tych poszczególnych klas czy szkół, to myślę, że to jest bardzo fajne i kluczowe do tego, żeby rozwijać, edukować, żeby pokazywać, że można. Modernizacje w szkołach, które otrzymały dofinansowania, ruszą lada moment. Ich rezultatów nie mogą doczekać się nauczyciele i uczniowie, ale także prezes funduszu chętnie zobaczy efekty końcowe projektów, spośród których jeden szczególnie zapadł mu w pamięci. Dużo było ciekawych i interesujących projektów, ale myślę, że jeżeli tak sięgam pamięcią w te projekty, które spłynęły, to Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej z Gliwic ma taki bardzo innowacyjny pomysł i innowacyjne. Myślę, że ta pracownia będzie bardzo ciekawa, jak zostanie zrealizowana. Po 5 latach funkcjonowania konkursu Zielone Pracownie jedno jest pewne. Jest on ogromnym sukcesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie tylko na skalę województwa śląskiego, ale także całego kraju i z pewnością w kolejnych latach zarząd funduszu wesprze realizację ekopracowni pracowni w śląskich szkołach. Dlatego już dziś zachęcamy uczniów i nauczycieli do zastanowienia się nad tym, jak powinna wyglądać ich wymarzona sala do nauki przyrody i zgłoszenia swojego projektu na kolejną edycję konkursu.